Podkłady, ktoś chce kupić, zapraszam. Cześć, witajcie kochani. Z takim oto wstępem, z takim małym Eliksem i Allegro rozpoczynamy kolejny dzień. Kolejny dzień z John Deere'em 6830. Wczoraj wywoziłem zboże, a dzisiaj bierzemy się za przegrabianie siana, które było skoszone, kurde, na początku tygodnia. Dzisiaj mamy sobotę, a na początku tygodnia była właśnie koszona trawa i dopiero teraz jest czas na to, by móc ją przegrabić z Kubaną. Dlatego ja się biorę za rozwalanie. O, trochę mi się odbiło za mocno. Gdzie są te moje ramionka kochane? Ty, prawie, kurwa, człowieku, idealnie podjechałem. Dobra, widzieliście za pierwszym razem, że podjechał elegancko. Tu mamy, o, tam nie ma. Elegancko, ale wieje dzisiaj. Masakra, coś przypędzi. To zapowiadają właśnie alerty, cały czas wysyłają w SMS-kach. No dobra, ja sobie tu z tym poradzę. Z tym akurat problemu nie ma. A teraz tak. Podnośnik do góry. Tu bym musiał jeszcze troszeczkę do tyłu sobie cofnąć. Do tyłu sobie cofniemy jeszcze troszkę. Jakoś mnie naszła ochota na nagrywanie. Widziałeś to, człowieku? Widziałeś to? Jak ja to pięknie zrobiłem? Po prostu idealnie. Po prostu zrobiłem to. Zrobiłem to idealnie. To coś mi się tu odbezpieczyć nie chce, dobra. Tupniemy czymś. Jakimś bolcem czy coś. O ile jest. Niunia moja, jak ja kocham ten ciągnik. Będę dbał jak o swoje auto. Już dzisiaj to już raczej nie. Jest, mamy to. Chociaż jeszcze nie chowię, bo się młotencją może przydać. To mamy teraz WOM. Tego nie na. Nie lubię najbardziej. Lubię tego. O. Tego to ja, kurde, nienawidzę. Wręcz nie cierpię. Moi drodzy. O. Ciężko wchodzi, bo jest zakurzone wszystko w błocie. Ale nic się na to już nie poradzi. Sznureczek od hydrauliczki.
No dobra, teraz tak. Światełeczka. Hydraulika. Coś jeszcze mamy? A! Piękno! Mamy to. Dobra. No i mamy to. Wszystko ładnie, pięknie, idealnie. Sznureczek. Teraz tak, muszę sobie zrobić przeduszkę. O. O. Już jest elegancko. Polsia, bo Polsia, ale działa. Dobra. Zapomniałem o jednej rzeczy. O młoteczku. I zwijamy manatki. Przestawiaj się. Dobra, możemy jechać. Ale jest dzisiaj ciepło, powiem wam, moi drodzy, że jest masakra. Najpierw jedziemy na Kuźnicę. Tego to jeszcze, moim drodzy, chyba nie było, żeby przewracarka była podpięta do dużego. Tego chyba jeszcze nie było tutaj w tym gospodarstwie. A no. Bywa różnie, ale trzeba robić czym się da. A pożywienie dla zwierzaków się przyda, moi drodzy, bo w tamtym roku niestety susza dała się we znaki i tej kukurydzy, i tej masy na kukurydzy było bardzo mało. W tym roku no ta pogoda dopisała bardziej na zielonki niż na zboża. Bardziej dopisała na zielonki niż na zboża, ale zobaczcie, jak się wija jakiś wiatr. Kto wie, czy czego nie przyniesie nam ta dziwna pogoda. No i tu mamy już pierwsze pole. Zaraz zjeżdżamy i zaraz trzeba to rozkopytnąć, bo przecież otworzyć. Ale mi leci z czoła. Jej ciuniu. Masakra.
problem. Tylko nie wiem jaki. Dobra, zaraz muszę to ogarnąć. Zaraz wrócę. Jestem po przerwie, moi drodzy. Niech przejedzie sobie to autko. Sianko. Ale żółte się zrobiło jak pierun, kurwa, ja pierdzielę. Coś idzie, moi drodzy. Rozstrząsywarka, tak ja to mówię, firmy Crown, obroty 540. Jebana. Jeżdżą ci ludzie tymi autami, nie zwracają w ogóle uwagi na to, że ktoś coś robi w polu. Ale wieje, ktoś przyleci i to jest nieuniknione. Ano. Wszystko ma swój początek i koniec. Kiedyś ta dobra pogoda się na pewno skończy. Jak coś robi, chce nagrać vloga i skupiony jest na jeździe, to masakrycznie normalnie.
no nic się na to nie poradzi. No to moim zdaniem to jest do przewrócenia i to jest już dzisiaj do zbierania. Bida pisze jak nic. Sianko jest potrzebne, no wiadomo, żeby te krówki miały co wcinać. Już jest następny kawałek tam zaraz obok. Powiem wam, że przetrząsowarka naprawdę dodaje, robi robotę. Robi kawał dobrej roboty. To zamykam to, bo się kurzy niemiłosiernie. A po co to? To jest wszystko do zbierania dzisiaj. Ja to dzisiaj wezmę i wałki porobię i niech oni to zbierają, bo szkoda jest. Świąt, gdy się ma 20 kuźwa lat. No coś słabo to ona podnosi, tak kurde lebelem mądziołka, no ale dobra. Jedziemy sobie teraz dalej. Trzeba chłopakom pomóc. Nie ma to tamto. Marcin Kosiu zaraz poprzerzucał, no ale co, jak stało wszystko, nie było nawet czasu. Żniwa przyszły. Nie było nawet czasu, kiedy rozwinąć skrzydeł. A powiem wam, że tu już w okolicy to naprawdę. Tak czuć tą jesień. Że to jest masakra, no ale co się zrobi? Trzeba to troszkę wzruszyć. I moim zdaniem to jest do zbierania. To się niemiłosiernie z tego kurzy. Zawsze to jakiś balik z tego wyskoczy, no. Jakiś dropsik będzie. Tam jakiś pastuch jest. Już na niego trzeba uważać. Ludzie tu są naprawdę dziwni. Na tych wsiach jeden drugiemu zazdrości. Ale nawet nie przyjdzie im do głowy, że to naprawdę człowieka dużo kosztuje.
O, patrzcie, jak ładnie sarenka wyskoczyła. Naprawdę bardzo dużo człowieka kosztuje i siedzenie po nocach i zapieprzanie. No przecież my to z Marcinem niekiedy to Marcin, ja, Kądzior, nawet pan Dawid, jak jest, to naprawdę my nie siedzimy, tylko po prostu zasuwamy. Nie ma po prostu lipy. Jakiś kanał był, kuźwa. Kanału już nie ma. Ja to muszę Adamowi powiedzieć, że to się nadaje, ale już do zbierania. Powiem wam tak, vlogów jest naprawdę masa, bo z samego robienia z Michałem lawety jest vlogów od groma, z samych żniw. No i teraz już stwierdziłem, że raczej nie będę już się spinał nad tymi filmami pod muzyczkę. Po prostu będę już tworzył te vlogi, bo tu u chłopaków jest możliwość. A tym bardziej teraz, że pan Waldemar na coś się zapisał i coś będzie miał w niedługim czasie, coś nabędę, co bardzo mi się przyda. Co bardzo mi się przyda. Tu coś leży, jakiś korzeń, albo ziemia to jest ziemia. A no, słoma słomą, ale siano też trzeba robić. I to jest właśnie tak, że każdy, kurczę, oferował swoją pomoc i w ogóle, żeby chociaż jeden dzień, albo tak z 2-3 godziny poświęcić, byłoby mi odjaśnie, no. Ja staram się zawsze po pracy przyjeżdżać, coś tam się udłubię, no wiadomo, no w pracy też mam swoje obowiązki, też muszę je wykonywać, co nie zawsze później skutkuje właśnie tym, że przyjadę do chłopaków i coś tam im pomogę, ale staram się zawsze jakoś ten czas tak no jakoś zagospodarować, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Tamto ja sobie z grabiarką ładnie przejadę. Oj! Coś mi fika. Ale się zerwał wiatr, moi drodzy. Będzie padać. To i tak czy tak muszę to przerzucić, żeby to chociaż postawić. Żeby ta woda spłynęła i zobaczymy, jaki w ogóle deszcz przyjdzie, bo zapowiadają dla mnie już 3 alerty przyszły. Zobaczymy, co to przyniesie. Zobaczymy, no. Coś jak obracane siodełko. Jest malinowo. Żniwa zakończone. Teraz nam została tylko z wózka słomy. No i czekamy na kolejne żniwa zielone, na kukurydziane. Do zebrania jest, moi drodzy, aż 82 hektary kukurydzy. A już niebawem fajna akcja na kanale i to dosyć daleka droga.
paroma zestawami gdzieś będziemy jechać i coś będziemy przywozić, ale to już w kolejnych vlogach, bo naprawdę akcja prima sort. Robi tą paszę czy nie robi? Cholera wie. Ja paszy za nich nie będę robił, no ja mam swoje. Ja w polu sobie robię. Marcin jeszcze kosi. Jeszcze sobie kosi u Patryka, u szwagra. A ja wykonuję część jego prac. Marcin przyjedzie. To już będzie miał zgrabione, wystarczy, że spresuje sobie i później tylko zwiniemy to z pola, sprzątniemy i będzie spokój. To jest do sprzątnięcia dzisiaj nawet, kurczę, bym musiał zadzwonić do domu, że dobrze by było to dzisiaj uprzątnąć, bo to siano jest suche. Bo to siano jest, moi drodzy, suche. Jeszcze jest, chyba są dwa jeszcze kawałki. Ale to ja już was zamulał nie będę. Po prostu chcę wam pokazać, jakimi maszynami chłopaki tutaj właśnie. Jakimi maszynami właśnie tutaj sobie chłopaki robią zielonki. Jest jeszcze zgrabiarka Krona, ale to już sobie zobaczycie w kolejnym vlogu, jeżeli zdążę je zwałować, a raczej ja będę wałował. Chciałbym. Z tego co wiem, to oni nikogo by nie chcieli, tylko mnie, no. To już jakoś takie bywa. Jedziemy tam na to małe teraz. Skończyliśmy przetrząsywanie na dzisiaj. Jedziemy odstawić sprzęta. I będziemy się chyba przyzbrajać. Dam Krzysiowi nie uszkodzić płotu. Tam poszedł deszcz. Tam poszedł deszczik. Tam poszedł deszcz. Zbijamy już na chatę. Będziemy chyba teraz zgrabiać, chociaż mało prawdopodobne, bo jak przyjdzie deszcz, to wszystko zaleje i niestety mamy po prawej stronie kukurydzę. Zajedziemy, odepniemy sprzęt, no i będzie koniec na dzisiaj chyba nagrywania. Zobaczymy. Co czas przyniesie. Jeszcze odepniemy sprzęta i roztrzęsywania na razie będzie dość.
chyba, że jeszcze coś wymyślą. Ciekawe, czy ja się tu kurwa zmieszczę. Tu są ładne łąki, no ale nie są mi ich niestety. Tu jest fajna łąka, mi się fajnie jeździło. Jeszcze robi! A tu kurde jest mały cmentarz. Myślałem, że jest większy. Zawczasu, póki jest okazja, to zrobię jeszcze sobie miniaturkę. Póki jest okazja, to jeszcze miniaturkę pierdolę. A ja was w tym momencie już będę żegnał, bo to już i zapinanie i odpinanie wygląda tak samo. Także ja was zapraszam do zostawienia łapeczki pod filmem, jeżeli się vlog podobał, i zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Gdzie ta kurwa stała? Mister Adam robi pasze, 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 pasze. Ile? A to do krów czy do jałówek? No, no. Tu do wozu. No, widzicie. Jeszcze się
jeszcze się takie rzeczy napakoczą. Wałek. Myk. Jeszcze się takie rzeczy napakoczą, że będę musiał iść na magazyn. No dobrze, pójdziemy. Tralalala. Dobra, resztę ściągnika trzeba zrobić. Moja przeduszka. Nic, teraz się z wami pożegnam. Trzymajcie się ciepło i błogo. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Tak jak mówiłem, subskrypcje i dzwoneczki mile widziane oraz łapeczki w górę zostawiajcie, a ja jadę po Paszę, pośród tej w ogóle i w ogóle.